No cóż, przystępujemy do spawnu. Co za koń? 3000 ludzi, Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli, że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Saraceni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. O tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło Boże, Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który je steptał. Twe słowa bardzo mnie ranią, panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie, ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwól, bym cię zatrzymywał, wasza miłość. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swe obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, panie. Reszta? Za mną. No dobrze. Zobaczmy, tu jest ta forteca i Wilhelm jest w tamtym kierunku. Tu jest blokada. Co ten niby robi? Tam jest kolejny łucznik. O. Jest tu też jeszcze jeden? Nie widzę. Zbierzcie się! Posłuchajcie, co tu mówię. Nie masz prawa tu wchodzić. Właśnie rozmawiałem z królem i przynoszę złe wieści. Oskarżył nas o zaniedbywanie obowiązków. Nie widzi, jak ważne dla sprawy jest nasze wsparcie. Hańba! On nic nie wie! Myli się! Spokój! Spokój! Zaczekajcie! Zaiste nie ma racji, lecz w jego słowach jest ziarno prawdy. Jeśli przyjrzeć się temu bliżej, nie trudno znaleźć winę. Niedoskonałość! Obawiam się, że zmiękliśmy i rozleniwiliśmy się. Nigdy! Jesteśmy oddani! Czemu tak mówisz? Widzę, jak ćwiczycie. Brakuje wam skupienia i wytrwałości. Plotkujecie i gracie w kości. Zaniedbujecie i lekceważycie swoje obowiązki. Dość tego! Nie zniosę dalszych upokorzeń z jego strony. Bez względu na to, czy to widzicie, czy nie, a powinniście, to wasza wina. Przynieśliście wstyd nam wszystkim. Zdobyliśmy Akkę dzięki naszym umiejętnościom oraz poświęceniu. Będziemy ich potrzebować, żeby ją utrzymać. Wygląda na to, że byłem zbyt pobłażliwy. Koniec z tym! Będziecie musieli ćwiczyć jeszcze częściej i ciężej! Jeśli ominie was przez to posiłek czy sen, trudno! A jeśli nie wykonacie swych obowiązków, przekonacie się na własnej skórze, co znaczy dyscyplina! Przyprowadzić ich!
Jeśli dla zapewnienia posłuszeństwa będę musiał kogoś z was przykładnie ukarać, zrobię to. Wy dwaj jesteście oskarżeni o picie i łajdaczenie się na służbie. Co macie do powiedzenia na swoją obronę? Panie, proszę, to nie było specjalnie. Zapomnieliśmy się. To więcej się nie zdarzy. Macie rację. Okrutnie. Lekceważenie obowiązków jest zaraźliwe i musi zostać całkowicie wykrzewione. Tylko tak zapobiegniemy jego rozprzestrzenianiu. Zrozumiano? Tak, panie. Oczywiście, jak rozkażesz. Dobrze, dobrze. Wracajcie więc do pracy pełni nowego poczucia obowiązku. Bądźcie silni i skupieni, a odniesiemy zwycięstwo. Jeśli zawiedziecie, dołączycie do tych tutaj. Bądźcie tego pewni. Rozejść się! Dobrze, wszyscy żołnierze teraz wychodzą. Ten teraz stoi do nas plecami. Dobrze. Musimy spróbować tak to zrobić. Odpoczywaj. Twoje knowania dobiegają końca. A co ty możesz wiedzieć o mym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda i zająć Akkę dla swego syna Konrada. Dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu kufcowi, a co dopiero królestwu. A Ryszard? O synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. Zobaczymy, jakie będą owoce waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz skazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. Za dużo żołnierzy. Doganiam cię! Uciekamy. Dzień myśla, papa! Znajdźcie go! Tam, szybko! Nie pozwólcie mu uciec! Ostatek! Nie wiedzaj! No, głupia kamera. Nie ucieknie tak łatwo! To był przypadek? A teraz.